Grałem w dobrym klubie, który się zakwalifikował do pucharów europejskich. Moim trenerem był Gilbert Gress, który jest znanym trenerem, który pracował też w lidze francuskiej. W tamtych czasach ta liga nie była tak znana. Ja miałem prawie 28 lat, jak wyjechałem do Szwajcarii. Trafiłem do Neuchâtel. Odbiór ligi szwajcarskiej w tamtym czasie był taki, że to kraj dla emerytów. Była to taka trampolina dla piłkarzy. Byłem uważany jednym z najlepszych obcokrajowców. Co za tym idzie, miałem kilka propozycji na koniec tego pierwszego sezonu, gdzie strzeliłem chyba 11 bramek. Szwajcarzy, szczególnie w tej części niemieckiej, inna mentalność od francuskiej. Ludzie patrzą przez pryzmat sytuacji przede wszystkim finansowej. Ta klasa, powiedziałbym, robotnicza od tej, w cudzysłowie, wyższej jednak nie przebywa ze sobą. Kwestia mentalności, szacunku, godności, honoru. Myślę, że te wartości nadal są odbierane poprzez pryzmat stanu, powiedziałbym, finansowego każdej osoby. Mały kraj, bogaty kraj, większe nakłady finansowe i trochę trzeba było czasu. Belgowie chyba są takim najlepszym przykładem, gdzie też była taka posłucha. Ja myślę, że my niedługo, bo mamy zdolną młodzież, reprezentacja młodzieżowa. Myślę, że teraz pierwsza reprezentacja też idzie w dobrym kierunku, także nie będziemy za długo w tym miejscu, w którym jesteśmy.